serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli do naszej świątyni na tą popołudniową mszę świętą. Dzisiaj w naszym kościele wspominamy świętą Lucję, dziewicę i męczennicę, postać sięgającą wieków starożytności. Urodziła się na Sycylii, odmówiła poślubienia bogatego młodego poganina, który z zemsty doniósł władzą, że jest chrześcijanką. W obliczu tortur nie wyrzekła się wiary. Śmierć męczeńską poniosła za cesarza Dioklecjana około 304 roku. Niech przykład jej męstwa i wierności Chrystusowi będzie wzorem dla nas w wyznawaniu wiary. Dla nas wszystkich Polaków dzień dzisiejszy to również bolesna rocznica, już 40. prowadzenia stanu wojennego. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich ofiarach i też dziękujmy Panu Bogu za naszą ojczyznę. Gdyby nie ich ofiara, nie ich cierpienie, pewno nie żylibyśmy dzisiaj w naszym wolnym państwie. Prośmy też, żeby wszystkie te rzeczy, które działy się w stanie wojennym, znalazły właściwe wyjaśnienie, a wszystkie ofiary zostały i docenione, odnalezione, a także ich ofiara życia była sprawiedliwie nagrodzona. W tym duchu sprawujmy też tą mszę świętą odprawiam za naszą ojczyznę i w intencji wszystkich ofiar stanu wojennego. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli dzisiaj uczestniczyli w mszy świętej. Modlili się za osoby zmarłe, poległe w okresie jakże trudnym w historii Polski. Dzisiaj obchodzimy 40-lecie wybuchu stanu wojennego, wprowadzenia stanu wojennego, gdzie generał i jego ludzie chcieli dla swojego interesu, dla interesu partyjnego, wyjechali czołgami, 100 tysięcy wojska wyszło na ulicę, by przeciwstawić się narodowi, obywatelom, Polakom, Polkom, którzy marzyli o wolności, którzy począwszy od Festiwalu Solidarności od sierpnia 1980 roku, marzyli o wolności, marzyli o tym, by, jak to dzisiaj pięknie ksiądz powiedział na kazaniu, by sami decydować o tym, jaka ma być Polska, jaki ma być nasz kraj. Wtedy to się nie udało. Solidarność została stłamszona, 10 tysięcy ludzi zostało internowanych. Tak jak wspomniałem, wojsko na ulicy, czołgi na ulicy i strach i niepewność. Teraz wiemy, jak to wszystko się potoczyło, ale wtedy ci wszyscy internowani, którzy zostali zabrani, wyrwani ze swoich domów, ze swoich rodzin, pewnie myśleli również w ten sposób, że może się to skończyć w sposób najgorszy z możliwych, czyli śmiercią.